Witajcie, Mekki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Age of Empires jako Polska. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, porobiłem nieco celów pomiędzy odcinkami, no trochę się zadziało i miałem zacząć, kiedy miało coś się zacząć. Tak, zacząłem, po czym się okazało, że tak jak ostatnio miałem problemy z materiałami, jest jakiś błąd z kodowaniem, jak nagrywam Hoja. I po prostu gra postanawia czasami się włączyć jako okno, które nagrywam. Po czym często, gęsto po prostu plik jest jakiś skorumpowany i nie mogłem w ogóle go przetworzyć. Więc postanowiłem, że jak coś takiego się stanie, no to wiecie, no to trzeba będzie nagrać ponownie. No i zacząłem nagrywać, kiedy było coś ciekawego, po czym sprawdziłem takie, o nie, nagrywa mi się gra, nie pulpit i... No i później jeszcze sprawdziłem i okazało się, że tak, plik był skorumpowany. Więc nagrywam od tego momentu. Ostatnie tam 10 minut, tak naprawdę 10 minut to trwało. Polegało na tym, że chcieliśmy dołączyć do wojny, ponieważ Francja walczy przeciwko Reichspaktowi. Nie wiem dlaczego, ale... Coś się zbugowało. Czasami jest. I tak naprawdę czekaliśmy, jak Niemcy dołączą, ale Niemcy wiedzą, że tutaj Polska na nich czyha, to nic nie robią. Dosłownie nic nie zrobili. Nie mają w ogóle praktycznie na naszych granicach niczego. I w międzyczasie po prostu już udało mi się zdobyć milion manpowera. I tak naprawdę... Tak naprawdę już będę już przechodzić na to, żeby ich atakować. I jedyna rzecz, którą się zorientowałem, to to, że przez przypadek włączyłem ważny event, który był na ten temat. I ja takie, o, no to sobie sprawdzę, jak to się nagrywa. Takie pierwsze, nagrywa się gra, o nie. Później sprawdzę w programie do montowania. Nie chcę się przesłać. Takie, a nie. Takie, no dobra, już od tego momentu będzie dobrze. To nie jest coś takiego, że 10 minut tamtego po prostu gadania, gdzie czekam na to, to nie jest jakieś mega ważne. Więc w sumie z tych śmiesznych rzeczy, które poszło, to dlatego, że Włochy i Wielka Brytania poszły do wojny z powodu Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dosłownie, jej frakcja została tak w tyłek, że Włosi się tutaj nawet zaczęli wbijać do Egiptu, ale przez to, że Francuzi zaatakowali Szwajcarię, Szwajcaria dołączyła najpierw do nas, po czym oczywiście musiała wyjść, bo nie mogła być w naszej frakcji. Po czym dołączyła do Niemców i... Niemcy po prostu, no jak na razie, nie chcą wejść do wojny. A zostały takie 3 dni do tego. Tak, okej. Okay. Czyli Niderlandy postanowiły dołączyć do Wielkiej Brytanii. Okej. Okay. Przynajmniej może nie umrą, bo ja będę tutaj ich pomagać. I jeżeli chodzi o naszych sojuszników, jak oni stoją z granicami, no to tak, no Francuzi są gotowi dosłownie, żeby tam zaatakować. Ogólnie zauważyłem, że ten mod ma tak dużo fabryk, potrafi zespałnić. O, maść losy, sami zobaczycie Warszawę. No właśnie, Warszawa. Więc jak sami widzicie, po prostu modyfikacja jest, że tak powiem, mega wybustowana, jeżeli chodzi o produkcję właśnie wszystkiego. Myślę, że dewowie sami wiedzieli, co planują, więc trudno określić tą decyzję. Uważam ją trochę za głupią, ponieważ myślę, że trzeba bardziej planować tak, jak to sami dewowie właśnie Hearts of Iron robili. O, ponieważ wtedy jest najlepszy możliwość, więc tak. Atak na radiostację w Sosnowcu. Okej, okay, czyli że była prowokacja i tak naprawdę mało jest napisane o to, jak... No myślałem, że coś będzie opisane. Więc myślę, że chyba możemy rozpocząć wojnę. I wezmę wszystkich oczywiście moich sojuszników. I myślę, że to będzie krótka wojna.
Dobra, wiem, że jak powiedziałem to słowo, to jest takie typowe słowo. O, powiedział to, o, powiedział to, o, o, zobaczycie za chwilę, zobaczycie 10 odcinków z tego, jak atakuje Rosję. Okej, więc sobie wezmę to. Okej. Wszyscy zostali wezwani. Na szczęście Szwajcarzy nie bronili swojego kraju i postanowili pójść do Francji. A my to, co musimy zrobić, to szybko po prostu pojechać tym. Ogólnie u mnie front prowadzą ciężarówki, bo one są mega szybkie. Chodzi o to, żebyśmy tutaj trochę trochę pozamykali właśnie te takie niepotrzebne części. Jedyne, co mnie boli, to że uwolnimy Austriaków, bo Austriacy przez to, że są w tej mega frakcji, która ciągnie się przez cały kontynent, to trochę słabo jest później. Myślę, że te super frakcje trochę mi się nie podobają, bo tak naprawdę trzeba na wszystkich kontynentach wtedy działać. No niby są trzy frakcje, które mają właśnie, że mogą tam na tych wszystkich trzech być, no ale no szczerze mówiąc, to nie zawsze wysyłają do, że tak powiem, na front, nie wiem, chyba tak mogę powiedzieć, że na front afrykański swoje dywizje, przez co zostaje zdobyta kolonia i później i tak trzeba się desantować. No tak, więc mamy te dywizje, jakie się nam domów dostaliśmy. I się przebijamy. I jak tak, jak nie wiem, czy mówiłem to na odcinku, ale nasze dywizje są o wiele lepsze, jeżeli chodzi jakościowo. Tutaj zobaczmy, czy coś mamy do zrobienia. Tak, oczywiście. Tak, mamy jakąś, że możemy to. Chodzi o to, że to będziemy atakować się, będziemy mogli tam. O nie, ale jest chory. Będziemy to mogli sklejmować, kiedy będziemy po prostu z nimi w wojnie. I dostajemy fabryki przez to, że ich atakujemy. A mają też medium tanks. Nie spodziewałem się tego, ale jest fajnie. Więc póki nie mamy jeszcze żadnego samolotu średniego zrobionego, to na razie tylko ten samolot będziemy rozwijać. No nie powiem, porównanie do ostatniej serii, tego, czego nie widzieliście, ale ja widziałem, to ja nie dostałem właśnie załamania psychicznego, ponieważ dosłownie puściłem battle plan i i się rozciągamy. No. Francuzi mieli ten problem dlatego, że nikt nie chciał przypływać tutaj, bo Skandynawowie dobrą flotę mieli i tak naprawdę nam strasznie ubijali te dywizje na morzu. A jak wygląda z tym? Mam 5%. No. Tyle samo co Francuzi, którzy walczyli już miesięcy. No tak, United Kingdom, które zdobywało tereny, gdzie nie było. To polegało na tym, że tereny, gdzie. O nie, Luksemburg chyba. Tereny, gdzie nie było właśnie dywizji za bardzo Reichspaktu, to oni tam wchodzili. A na przykład tutaj, że wchodzą do kolonii, bo, że tak powiem, inaczej się nie da. Więc powiem tak, Polacy niedługo puszczą oczywiście otwór, który będę chciał, który zawsze będę puszczał, kiedy będę walczył z Niemcami jako Polska, ale ale tak patrzę na to i takie, no Niemcy, no to teraz sobie zrobić, bo oni dosłownie już nic nie mogą zrobić, to jest po prostu fala, która ich uderzyła. Mam tak potężną armię, że oni nie wiem, co by musieli zrobić, żeby mnie teraz jakoś zatrzymać. Ogólnie ciężarówki nam się już skończyły. A nie skończył się. Tak, artyleria to na razie tyle. Mamy sporo tych, więc może to, co zrobię, to na razie przerwiemy i wezmę. Jest. This on to war.
A nie mogę więc chyba? To small bombing. Okej. Okay. 4. Ale to był mocny boom. Byłem cicho, ponieważ ja za bardzo samolotów nigdy nie produkowałem, więc musiałem nieco się skoncentrować i czytałem, co tam mi daje. Okej, okay, kolejne dywizje. Mamy co do zrobienia. Artylerię możemy kupić. Tak, zacząłem kupować artylerię, bo uznałem, że i tak mam dużo political power, więc może mogę ją marnować na coś, co mi mało co da. Okej. Okay. Przez to, że jesteśmy w frakcji z Rosjanami, to się oczywiście święta wojna puściła. Jest śmieszne, że to jest teraz muzyka podstawowa w boju, więc... Okej. Okay. Się zajmijcie tym. I tak, już prawie jesteśmy pod Berlinem. Trochę to jest śmieszne, że po prostu tak łatwo tutaj porobić. W ogóle śmieszne też to zauważyłem, że tak historycznie, że Polskę wyzwalając, że taki mega duży teren dali. No jeżeli powiemy, że to są dowodzie z Polski, no to wiadomo dlaczego. No ale historycznie to jest mało, ale ja pamiętam jak tam robiłem dla takiego moda, który w ogóle już nie miał aktualizacji od dawna, bo po prostu dev team umarł, bo nie wiem dlaczego, ale oni myśleli, że najlepszym sposobem na ochronienie swoich danych będzie robienie mega dużo hierarchii w tym modzie, przez co nikt się nie czuł w ogóle uznawany za bycie członkiem moda. No. Ja raz jak już coś zrobiłem, się zapytałem, to oni wtedy mi dopiero dali jakąś tam rangę na aktualnym poziomie, co tam ktokolwiek pisał, więc... ogólnie to było słabo zrobione. I... tak, no i jeżeli chodzi o to, to właśnie mi się przypomniała ta sytuacja, że goście zmienili zdanie, jeżeli chodzi o Polskę. I że miała Polska mieć jakieś ścieżkę z pójściem właśnie z Rosjanami. Tylko że trzeba było dać tereny Rosjanom za to. Ja pamiętam jak wywalczyłem Lwów przynajmniej, żeby jedno z tych miast. Bo trzeba powiedzieć, że historycznie no to Lwów bardzo, właśnie strata Lwowa bardzo uderzyła Polaków, no ale powiedzmy sobie szczerze, później lata komunistycznej propagandy i mówienia, że Lwów albo te dobre tereny z zachodu, no to ludzie po prostu tak, a niech będzie, niech straćmy ten Lwów i tyle. No i na tym się skończyło. No niestety. Tak, teraz oczywiście te wszystkie ludy tutaj są pod naszą okupacją. Wspaniałą. I ja chciałem sobie zamienić na dywizję. A, dobra, rozumiem. Jak coś takiego jest, to wtedy nam nie pokazuje. Dobra. Musiałem na tą dywizję puławską, bo ona ma jednak dobre. I tak, civilian. To jest zapewne jeszcze z przed aktualizacji, bo po aktualizacji zmienili na to, że podstawą jest military governor. No wreszcie ktoś się zorientował, że civilian bardzo uderza początkową okupację. Tutaj się bijemy i tak naprawdę Niemcy zostali otoczeni. Szkoda, że te wszystkie tereny tutaj nic nie będziemy mogli rozdać naszym sojusznikom, bo że tak powiem, to wszystko Austriacy zabiorą, ale ja mam w planach atak na Austrię, więc że tak powiem i tak w pewnym momencie będzie. Oraz też co zauważyłem, bo testowałem ten Master of Puppets, nie wiem o co chodzi, czy to jest jakaś zresia? Nie, to jest po prostu decyzje... Berlin.
To są decyzje typu, że tam możesz coś z puppetami robić. Okej, okay. Oraz oczywiście ten moment mówi, żeby włączyć piosenkę. Wiem, że jeszcze nie będzie koniec Niemiec, ale... Ale jesteśmy pod Berlinem. Tak, uwielbiam tą piosenkę właśnie z tego teledysku. Ona jest po prostu podsumowuje te wszystkie takie, wiecie, ambicje polskie, takie typowo głupie, że bez przemyślenia, ale takie o, Polska od Uralu po wyspy brytyjskie. Wielka Lechia. No właśnie, Wielka Lechia była takim typowym sygnałem, że takiego, że tak powiem, polskiej myśli, jak wygląda polityka międzynarodowa. Teraz trochę przyciszę. Okej, czego nie produkujemy? Mechana jest. A, tak, bo jedna taka dywizja tam ma Mechanized. Myślę, że miesiąc minął od tamtego momentu, kiedy zaatakowaliśmy. Okej, okay. Pytanie jest ważne. Ile potrwa jeszcze kapitulacja? Czy tylko oni? No właśnie nie są. Ej, to znaczy, że jak Niemcy upadną, to wtedy wszyscy padają. Jak tam samoloty nasze? Mamy 500. Przyleciały. Operacja Wistula? Co to było? Bo mnie, że tak powiem... Nie kojarzę, co to chyba pasował nam, ale nie wiem, co to miało dawać. Bo to są chyba kory, z tego co kojarzę. Tak, kory. Coś możemy przebaczyć. Generalnie tylko czekam na upadek Niemiec, to nawet nie było jakieś mega emocjonująca walka. Boże, mamy tyle teraz tych fabryk. Przecież mamy tutaj, więc dobra. Się zablokowało przez to, że tak dużo dzieje się na świecie. Mamy 3 miliony Ben Powera. O mój Boże.
A, dobry wybór. Okay. Nie powiem realnie, to teraz ta część wojny to jest nudna. Nie wiem co komentować, co tam robić. Po prostu patrzę i czekam, jak wreszcie zdobędziemy te wszystkie punkty zwycięstwa, które musimy mieć. Realnie będzie jeszcze czekała nas jedna wojna przeciwko Austriakom i Wielkiej Brytanii. Myślę, że się to nam się uda, dlatego że nie jest to jakieś trudne. W ogóle podoba mi się, że Francuzi ledwo co weszli tutaj. To zostało tak wyzwolone, ponieważ oni najpierw dołączyli do tej Wielkiej Brytanii, więc... Dobra, gdzie teraz mamy punkt? W Stuttgarcie, bo już Monachium zdobyliśmy. O, Nuremberga. Eastern Germany. No jest tutaj taka dywizja, która przypływa. Ale ktoś przez przypadek chyba wejdzie i obroni nam port. No właśnie. Co mnie to obchodzi? Przecież my wchodzimy na wasze wyspy normalnie. Udało mi się, że dosłownie normalnie możemy wjechać tymi ciężarówkami. Ja specjalnie zrobiłem mega szybkie. Okej, okay. Pokazuje, że znowu mamy mega dużo fabryk. Możemy użyć przez to, że tak powiem, Niemcy tylko upadają. Light tank. Co u nas używa light tanki? Nie mówcie, że my, ta dywizja... Nie mamy light tanków, więc co tam używa? Ławska? Nie. To nie ma light tanków. Kawaleria też nie ma. Nie wiem, co nam używa light tanki. Dobra, jedźcie do Stuttgartu. To już ten odcinek zakończyć tym, że nie wiem, co powinniśmy. Frankfurt nad Renem? Chyba tak. Kurde, wypadł mi, chyba coś z Ren. No, dziękujemy za artylerię, się realnie przyda. A nawet nasi wrogowie, bo oni mają przecież... Oni mają Wargola od Francji. Okej, wyślam was do Sikorskiego. Tutaj do Stuttgartu już wjeżdżamy. O, ci się bronią, jeszcze atakują. Tak, polskie czołgi wjeżdżają do kolejnej stolicy. A tutaj widzę, że już te trzy dywizje jednak trochę słabo dają tutaj samoloty, więc się nie dziwię. A niech polskie samoloty tam polecą. Jak tutaj wygląda to? Dobrze. Pojedźcie na Kopenhagę, może wam się uda. No, mamy kolejnego agenta. Super. Tyle się tutaj dzieje, tyle można tutaj porobić. I myślę, że to jest plus tego moda, że nie ma czegoś takiego, że żeby był moment, gdzie nic się nie dzieje, zawsze trzeba coś robić. Okej, powiedzcie mi, co... Monachium mają. Monachium, które akurat tutaj mamy. O, i Włosi go bronią. Dobra, niech czołgi pojadą też na Monachium. Na Munich. Coś tutaj, tak, pancerz. Sobie ten pancerz biorę, ponieważ jest dobry, jeżeli chodzi później. Okej. Okay. Monachium pada i może to będzie ostatnie miasto, takie duże. Oznacza, że już powinni paść, bo przyjąłem im to miasto.
O, chyba padają. O, nice. Okej, okay. Treaty of Nets. I tak, wszystko tutaj zostało zrobione. I tak, w tym modzie akurat jest kolorowanie, więc niestety nie lubię czasami kolorowania, lubię właśnie, żeby jednak jednak trochę inaczej to wyglądało. Dobra, więc tak, to dajemy Danii i myślę, że zrobię przerwę i zobaczycie się, gdy już tutaj wszystko poogarniam właśnie w stylu, żeby w stylu na przykład, że wszystkie te powyzwalam państwa. Więc widzimy się za chwilę. No i już wszystko powyzwalałem tak jak chciałem. Wyzwalałem tutaj właśnie rosyjskie Włochy. O, Winter Games. Ciekawy czas, żeby rozpocząć. Pozwalałem jeszcze Skandynawię. I w sumie tak popatrzyłem sobie, czy jeszcze coś powyzwalać. Nie trzeba, więc jeszcze zobaczyłem, że Paragwaj trzeba tutaj w sumie wyzwolić, więc wyzwoliłem. I w międzyczasie się zorientowałem, że Amerykanie są podczas wojny z Brytyjczykami. Więc myślę, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Zastanawiam się, czy kontynuować tę serię, bo tak naprawdę mi się wydaje, że content tej gry dla Polski się już skończył. Chociaż chciałem bardzo, wiecie, rozpocząć wojnę, to tak się zastanawiam, czy rozpoczynanie wojny, kiedy ja nie mam marynarki i w sumie, że tak powiem, jak wygląda tutaj nasz sojusznik z marynarką. Nasz sojusznik ma nawet marynarkę, ale nie sądzę, żeby to było jakieś takie bardzo... Znaczy się, nawet jest, nawet. Nie myślę, żeby właśnie jakoś to wykorzystywać w takim dużym stopniu, ponieważ możliwe, że jednak nie będą mieli aż takiej dobrej właśnie siły w porównaniu z Brytyjczykami. Przecież tam było, że im flota właśnie się zbankrutowała, ale myślałem, że już poprawili swoją flotę. Więc myślę, że to jest tyle z tego. Trochę ciekawe, że... Ciekawe wybory, jeżeli chodzi o sojusze wśród niektórych. Na przykład Francuzi mnie zaskoczyli, że z nami. Bo zobaczcie, że mogli tutaj pójść albo tutaj. I tak naprawdę nie wiem, co wybrało. Nie, nie mogli tego wybrać, bo Włochy musiały być w frakcji z inną osobą. Więc tak, myślę, że to będzie koniec serii, jeżeli chcecie, żebym jeszcze nagrał odcinek, nie wiem, z wojen tutaj, które w sumie tak naprawdę dla mnie nic nie znaczą z tak ogromną siłą, którą mam, no to praktycznie nic nie jest mi straszne. Zastanawiam się, czy ruskie też nie byłyby takie... Przy obecnej frakcji to może byłyby, ponieważ nie miałbym szans, żeby wszystkich zaatakować, ale nie mam 310 dywizji, dobra, nie mam szans. Więc to byłoby wszystko z tej serii, no krótka seria, szczerze powiem. Bardzo, że tak powiem, fajny mod do obczajenia sobie pogrania, nie jest to takie... Nie jest tutaj wiele ścieżek, które można wybrać, więc myślę, że to jest właśnie... Jeden z tych problemów to właśnie takich modów, kiedy niestety, ale jedyne właśnie, że tak powiem, żeby mieć jakiś wybór w tych modach, bo jeszcze jakby było kilka opcji, wiecie, do zaatakowania, czy na przykład Austria, czy coś takiego, no to jest fajne wtedy, bo możemy wykorzystać coś takiego, że kilka państw zaatakować, a tutaj to myśleliśmy tylko Niemcy zaatakować, a Rosjanie to chyba w ogóle nikogo nie mogą zaatakować. Francuzi chyba mogą, bo mają właśnie jeszcze jakieś decyzje. O! O, ciekawe. Tutaj mają. O, tutaj mogą poprawić sobie
Dobra, widzę, że może. Dobra, więc jeżeli będzie mi się chciało, to może po prostu, wiecie, patrzmy, co oni muszą mieć, żeby może im przekazać te. Leader one Mozilla opened my lady. Nie wiem, gdzie to jest ten. O. Chyba, że to jest to. A, tak. Dobra, w takim razie. Więc, jeżeli będzie mi się chciało, zapewne nagram to. Jeżeli mi się nie będzie chciało, no to w sumie nie będziecie jakoś mega obrażeni na to. No i widzę, że Luksemburg, nasza marionetka, może nie być aż tak ładną wyborem, więc oddajmy Luksemburgim. Okej, więc. Myślę, że tak już będzie lepiej. Oni sami przecież mogą to zrobić, więc będzie fajnie. Tutaj sobie tak. Mogą sobie subjugating Benelux, więc w sumie to było dobre, że tak dałem. Oni chcą Benelux, a mi nie jest potrzebne za bardzo. Więc jeżeli wam spodobało, pamiętajcie, że kciuka w górę, miły komentarz, napisać może, z czego chcecie serię kolejną. Od razu mówię, że nie wiem, czy zrobię, bo też takie, czy mam, będę mieć czas na to, bo w sumie niedługo będę mieć mniej czasu takiego wolnego. Więc był z wami Trehol. No to cześć!